Cześć ludziska. Cześć i czołem. Albo sława i chwała. W każdym bądź razie, co tutaj mam? To jest pH metr. pH tester. Kupiłem. Jest jeszcze nowiutki, dlatego obczaję. I zaraz będę recenzjonował, co tam dalej. Jak to przebiega, jaki jest odczyn ziemi. Bo zastanawiam się nad wapnowaniem gleby. Jeżeli będzie taka konieczność, to uczynię taki pierwszy zabieg tej ziemi. Zaraz tuż przed oraniem. A jeszcze innych pomysłów mam parę, także podzielę się. Okej. Wyjaśnię tak pokrótce. No, ten pH tester ma od 3 do 10 skali. Tutaj jesteśmy pod sosną, także jest kwaśna gleba. Ten pH tester pokazuje od jakieś 7,5 pH, także nie wiem. Nie wiem, czy to będzie ok, ale jest kwaśna na pewno. W każdym bądź razie zaraz przejdę w inne miejsce i zbadam testerem, jaka jest gleba i jej odczyn pH. I dam znać. Tu jest no 7,5. Aczkolwiek ludzie polecają bardziej elektroniczny tester. On też bada temperaturę, wilgotność gleby. Te testometry pH, one są właśnie niezbyt bardzo czytelne. Gdyż stwierdziłem, że jednak ten roztwór zrobić, też kupię roztwór i zbadam jeszcze być może w sanepidzie, czy w miejscach, gdzie się bada ziemię, żeby wiedzieć po prostu, jakich minerałów brak, czego trzeba dosypać. Oczywiście naturalnie, bo nic, zero chemii dajemy, zero chemii, będzie wszystko permakultura, będę przekopię tylko raz, bo 10 lat za mną ten, zaraz pokażemy teren, który jest tutaj 30 arów, 10 lat jest nieugorem i bardzo się z tego jakby cieszę, jestem wdzięczny za to, że to jest odłogiem leżone. Ziemia jest bardzo fajna, typu glina taka czwartej, piątej klasy, tak jak wspomniałem. I najważniejsze, żeby to po prostu przygotować dobrze. Jak to się przygotuje, to już wszystko będzie szło. Będzie na powietrzana ziemia. Wszystko będzie intuicyjnie robione, tak jak to czuję. I za chwileczkę wracam do was. Ok, przeszedłem troszeczkę dalej, czyli jakieś 15 metrów dalej. pH tester trzeba około minuty odczekać, także już 15 metrów dalej wskazuje troszeczkę mniej jak 7, czyli różnica jest nieduża. Nie wiem, chcę to znać, chcę to wiedzieć. O, wrotycz nawet rośnie tutaj, mamy piękną roślinność, dużo jest nawłoci. To jest chyba nawłoć pospolita, może kanadyjska, albo późna, są trzy odmiany. Dużo, dużo mamy tutaj, no tak jak mówię, jakieś trawy. Jeszcze się nie przyglądałem, na pewno będę sporządzał zeszyt roślin, które znajdują się wokół, żeby wiedzieć, co, na co wykorzystywać, na jakie dolegliwości, gdy przyjdzie jakiś, różnie bywa i trzeba wiedzieć, co w przyrodzie się znajduje, żeby można było wykorzystywać to dalej. Gdyż ta wiedza została stłumiona, Bartosz Tochum ją odkopuje, tak jak wielu innych pracowników. To tyle na teraz. Jeszcze zobaczę tylko, ile jest. No, takie 7. Także dużej różnicy nie ma. A widać, że na kwaśnej glebie sosnowej pod igłami jest troszeczkę więcej. No to tyle. Pozdrawiam was cieplutko. Cześć!